Szczęść Boże, Panie Doktorze. Proszę powiedzieć, dlaczego Pan przychodzi tutaj modlić się przy krzyżu pamięci? To pytanie wywołuje we mnie wyrzuty sumienia, bo ja bardzo rzadko przychodzę się tu modlić. Nie byłem już wiele miesięcy. Znaczy, no, staram się tylko wspierać jak mogę. Dlaczego nie przychodzę, mogę powiedzieć. Powinienem tu być, ale no, i zdrowie mi nie pozwala, i tysiąc innych obowiązków. Ale no, teraz może będę częściej. Natomiast można powiedzieć tak, dlaczego warto przychodzić tu się modlić. Warto przychodzić się modlić, ponieważ dzięki tej modlitwie, i tylko dzięki tej modlitwie, Polska może się zmienić. Znaczy, wszystkie inne działania polityczne, jak widzimy, przez ostatnie 20 lat nie przyniosły żadnego rezultatu. Tutaj trzeba przemiany duchowej, przemiany moralnej, trzeba pewnych fundamentów dla Polski i dopiero wtedy Polska się odrodzi. Dziękuję bardzo.